Dał zarówno Polakom, jak i Ukraińcom szansę wybicia się na niepodległość. Powracający z niemieckiego więzienia komendant Legionów Józef Piłsudski otrzymał od Rady Regencyjnej pełnię władzy jako naczelnik państwa i natychmiast począł formować polską armię, wiedząc, że bez niej nie można marzyć o niepodległości. Wysiłek wodza wspierał cały naród. Myśmy w domu rano nie orientowali się rano 11 listopada, że 10 marszałek, późniejszy marszałek, komendant Piłsudski, przyjechał już do Warszawy i że rozbrajają Niemców. Dopiero stróż przyszedł i mówił: państwo, Niemców rozbrajają. No to ja jako uczniak 7 klasy natychmiast pobiegłem do swojej szkoły i pobiegliśmy do tych koszar, gdzie byli żołnierze niemieccy. Więc oni oddawali broń bez żadnego oporu. Myśmy z tą bronią maszerowali, taki patrol zrobiliśmy jakby. A ja się dziwię, że nikt nie przygląda się. A tu prawie każdy człowiek niósł tego dnia karabin. Na Ukrainie sytuacja wyglądała inaczej. Mimo że już po rewolucji lutowej w 1917 roku powstała Centralna Rada Ukrainy pod przewodnictwem profesora Michała Hruszewskiego, jej socjalistyczne władze zadowalały się autonomią w ramach odmienionej Rosji. Nie widziano więc potrzeby tworzenia własnej armii, uważając, że wystarczy lokalna milicja i rozproszone oddziały wolnego kozactwa. W rządzie Centralnej Rady kierowanym przez Wołodymyra Wynyczenkę, sprawy militarne powierzono cywilowi bez żadnego wykształcenia wojskowego, znanemu dziennikarzowi Symonowi Petlurze. Wbrew stanowisku ówczesnych socjalistycznych władz Ukrainy, Petlura jako jedyny uważał, że bez własnej armii Ukraina nigdy nie uzyska od Rosji niechętnie obiecanej przez rząd tymczasowy autonomii. Kiedy zaś dokonał się przewrót bolszewicki, rychło okazało się, że to Petlura miał rację, usiłując na wzór Piłsudskiego wysiąść na przystanku Niepodległość z coraz szybciej mknącego czerwonego tramwaju. Nikt nie wyobrażał sobie możliwości istnienia Ukrainy jako niepodległego państwa. Inaczej było we Lwowie. Tam była wizja niepodległej Ukrainy, bądź tylko niepodległej Galicji. W Kijowie jej nie było. Ukraińska Centralna Rada została na dobrą sprawę wepchnięta w niepodległość, wepchnięta przez bolszewików. Czwarty uniwersał deklarujący pełną niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej ogłoszono w drugim miesiącu zaciętej wojny z bolszewicką Rosją. Ta wojna była oczywiście przegrana. Nie tyle ze względu na dysproporcje sił, ile na absolutną indolencję wojskową Ukraińskiej Centralnej Rady. Tylko Symon Petlura, człowiek, który nie miał przygotowania wojskowego, ale okazał się znakomitym samoukiem, od początku rozumiał potrzebę tworzenia siły zbrojnej i robił co mógł, ale mógł niewiele. Po konfliktach dotyczących obronności Petlura ustąpił ze stanowiska ministra wojny i na własną rękę zaczął tworzyć zalążki realnej siły militarnej Ukrainy. Już wkrótce okazały się one niezbędne przy starciu z bolszewickim puczem w Kijowie, wspartym agresją sowiecką. Mimo niezwykle ofiarnej walki, nieliczne oddziały Petlury nie zdołały jednakże powstrzymać wroga. Kijów został stracony, Ukraińska Centralna Rada musiała zawrzeć pokój z Niemcami i Austro-Węgrami, zgodzić się na okupację Ukrainy przez państwa centralne. A z kolei niemieckie dowództwo usunęło od władzy socjalistów i przekazało władzę bliższemu politycznie Niemcom, hetmanowi Skoropadzkiemu, potomkowi wielkiego kozackiego rodu, generałowi armii carskiej, jednak patriocie swojego kraju. Józef Piłsudski z niepokojem obserwował sytuację na Ukrainie.
Jego koncepcja utworzenia kilku niepodległych państw przyjaznych Polsce i oddzielających ją od Rosji napotkała opór Litwinów, zaś zderzenie polskich i ukraińskich tendencji niepodległościowych w Galicji Wschodniej doprowadziło do wybuchu zaciętej wojny polsko-ukraińskiej. Walki trwające jeszcze przez wiele miesięcy 1919 roku uniemożliwiały porozumienie z Ukrainą naddnieprzańską, rozpaczliwie potrzebującą sojusznika przeciwko Rosji. Walka o Lwów. Kąsali jednych drugich. Z Warszawy, znaczy z Polski Centralnej jako taki, to przyjechał batalion Legii Akademickiej i my. Zbliża się godzina czwarta i tu huk. 30 baterii polskich zaczęło strzelić. Wasiówka, prawda? Tam było zgrupowane wojska ukraińskie. Oni zbaranieli, nie spodziewali się, że tak. No bezwzględnie my ich rozbiliśmy. Przybyły do obronionego przez Orlęta Lwowa Piłsudski był przekonany o jego polskości, nie podzielał jednak dążeń narodowej demokracji, która domagała się dla Polski całej wschodniej Ukrainy. W instrukcji Piłsudskiego z grudnia 1918 roku dla jego wysłanników na paryską konferencję pokojową, gdzie Polskę reprezentował Dmowski, znalazły się słowa. Jedna różnica. Ja Galicji Wschodniej brać nie chcę, a oni całą. Nie należy występować zanadto przeciw Ukrainie. Tam mało kto wyobrażał sobie niepodległą Ukrainę. Stanowisko było niechętne, nawet mimo tego, że część krajów uznała niepodległość Ukrainy. Było niechętne w dużej mierze dlatego, że Ukraina była przykładem anarchii w ówczesnej Europie. To był kraj, w którym w ciągu 2 lat władza w stolicy zmieniła się 7 razy. To był kraj ogarnięty anarchią, ogarnięty pogromami, które bardzo nagłaśniano w Europie Zachodniej, mający wielu wrogów, także wrogów w Polsce, bo Roman Dmowski uprawiał inną politykę w kwestii ukraińskiej niż Józef Piłsudski. A Roman Dmowski miał znacznie większy wpływ na opinię mężów stanu, mocarstw zachodnich, niż Józef Piłsudski. Kapitulacja Niemiec w listopadzie 1918 roku zakończyła niemiecką eksploatację Ukrainy. Wyjazd armii okupacyjnej pozwolił na odtworzenie Ukraińskiej Republiki Ludowej, wspieranej często przez jednostki Polskiej Organizacji Wojskowej Piłsudskiego. Przyjmując triumfalną defiladę zwycięzców na Placu Sofijskim w Kijowie, ataman naczelny Petlura, stojący na czele nowej władzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, dyrektoriatu, wiedział już, że czeka go jeszcze cięższa próba. Odtworzona została Ukraińska Republika Ludowa i niemal natychmiast spadł na nią ponownie najazd rosyjski. Przy czym tym razem był to najazd 2 Rosji. Czerwonej i białej. Zachód wspierał białe wojska Denikina przetaczające się przez ukraińskie ziemie w zwycięskich walkach z bolszewikami o dawną Rosję, w której nie było miejsca ani dla samostyjnej Ukrainy, ani niepodległej Polski. Dlatego Piłsudski, rozumiejąc kluczowe znaczenie Ukrainy, mimo nacisków Zachodu nie udzielił wsparcia białym, ale też i od czerwonych nie oczekiwał niczego dobrego. Jestem przekonany, że Sowiety rosyjskie będą usiłowały zaatakować Polskę. Bez względu na to, jaki będzie jej rząd, Rosja jest zaciekle imperialistyczna. Ich atak na Polskę zależny jest w pierwszym rzędzie od kwestii ukraińskiej. Muszą się zaopatrywać w bogatej Ukrainie. Jeżeli sprawa Ukrainy załatwiona będzie na ich korzyść, wówczas pójdą na Polskę. O słuszności opinii Piłsudskiego przekonał się Petlura, prowadząc w osamotnieniu walkę zarówno z Białą Armią Denikina, jak i Armią Bolszewicką, dokonującymi niesłychanych okrucieństw. Topniejąca w bojach Armia Ukraińska przebiła się do Kamieńca Podolskiego. Tu, w ostatnim bastionie,
Petlura musiał podjąć kluczową decyzję. 16 czerwca 1919 roku ataman Petlura zawarł rozejm z Polską, nieuznany przez przywódców ukraińskich z Galicji. Petlura nie miał możliwości dalszego prowadzenia działań wojennych. Część jego wojsk ruszyła w partyzancki rajd na wschód, część schroniła się za linię Wojska Polskiego. Ukraina była w sytuacji bez wyjścia. Mogła przestać kontynuować walkę, albo pójść na poważne koncesje na rzecz Polski i podjąć walkę wspólnie. I Petlura wybrał to drugie. To był naprawdę mąż stanu, który zrozumiał, że dla interesów niepodległej Ukrainy trzeba dokonać pewnych poświęceń. To, co on zrobił wtedy, rezygnując przy układzie z Piłsudskim, prawda, rezygnował z Małopolski Wschodniej, że było rzeczą niesłychanie ciężką, prawda, ale on doskonale rozumiał, że w interesie właśnie niepodległej Ukrainy to jest konieczne, bo pomoc Polski wydawała mu się wtedy niezbędną. Trudne rozmowy o warunkach przymierza ciągnęły się jednak miesiącami. Decydujące okazało się osobiste spotkanie dwóch mężów stanu w Belwederze 9 grudnia 1919 roku. Po całonocnej rozmowie w cztery oczy Petlura wyszedł przekonany o szczerości zamiarów Piłsudskiego wobec Ukrainy. Polscy wojskowi na niższych szczeblach są słabo poinformowani o tym, co się robi dla odbudowy Ukrainy. I nie znają planów Piłsudskiego. W dodatku jego proukraińskich poglądów nie podzielają szerokie rzesze społeczeństwa polskiego. Dlatego musi on działać z dużą ostrożnością. Był pewien projekt, dość wyraźny, jeśli chodzi o ziemie litewsko-białoruskie. Tam rzeczywiście miała powstać jakby sfederowane z Polską państwo z kilku kantonów, kantonu białoruskiego, kantonu polskiego, kantonu litewskiego. Jeśli chodzi o Ukrainę, Ukraina nigdy nie miała być w zamyśle Piłsudskiego i jego otoczenia włączona w taką federację. Po prostu zdawano sobie sprawę, że nawet w okrojonych granicach będzie to państwo ogromne. Natomiast Ukraina miała być w tych zamysłach elementem przestrzeni bezpieczeństwa Polski. A więc państwo odrębne, państwo suwerenne, ale państwo połączone z Polską ścisłym sojuszem, zarówno politycznym, jak i wojskowym. Zresztą taki sojusz byłby Ukrainie niezbędnie potrzebny w pierwszych latach jej niepodległości, po prostu dlatego, żeby mogła przetrwać. Ostatecznie umowę wojskową i polityczną między Polską i Ukrainą podpisano dopiero w kwietniu 1920 roku, w przededniu wspólnego wystąpienia przeciw bolszewikom okupującym Ukrainę po rozbiciu Białej Armii Denikina. Orędzie Piłsudskiego rozpowszechniono w obu językach, po polsku i ukraińsku. Do wszystkich mieszkańców Ukrainy. Wojska Rzeczypospolitej Polskiej na rozkaz mój ruszyły naprzód, wstępując głęboko na ziemię Ukrainy. Razem z wojskami polskimi wracają na Ukrainę szeregi walecznych jej synów pod wodzą atamana głównego Szymona Petlury, które w Rzeczypospolitej Polskiej znalazły schron i pomoc w najcięższych dniach próby dla ludu ukraińskiego. Wierzę, że naród ukraiński wytęży wszystkie siły, aby z pomocą Rzeczypospolitej Polskiej wywalczyć wolność własną i zapewnić żyznym ziemiom swej ojczyzny szczęście i dobrobyt. Odezwa Petlury głosiła: Narodzie Ukrainy, ciernistą drogą toczą się twoje dzieje. Walczyłeś sam, zapomniany przez wszystkie narody świata. Dziś dokonuje się wielka przemiana. Naród polski w osobie swego naczelnika państwa, wodza naczelnego Józefa Piłsudskiego, uszanował twe prawo do stworzenia niepodległej republiki. Dziś armia ukraińska walczyć będzie już nie sama, lecz razem z przyjazną nam armią Rzeczypospolitej Polskiej przeciw czerwonym imperialistom, bolszewikom moskiewskim, którzy zagrażają również wolności narodu polskiego.
25 kwietnia 1920 roku ruszyła ofensywa wojsk Petlury i Piłsudskiego przeciwko bolszewikom, znana jako Wyprawa Kijowska. Oddziały ukraińskie zostały zgrupowane w składzie 6 Dywizji, która pod dowództwem generała Emelianowicza Pawlenki działała w składzie 6 Armii Polskiej. Ogółem siły ukraińskie liczyły 40 tysięcy, a wkrótce wzmocniły je oddziały halickie i kozackie, przechodzące na ich stronę z Armii Czerwonej. Sprzymierzeńcy posuwali się szybko naprzód, rozbijając wojska sowieckie i biorąc ponad 30 tysięcy jeńców. Współpraca wojskowa i polityczna na niższych szczeblach nie układała się jednak tak idealnie, jak we wzniosłych deklaracjach obu przywódców. Z Kamieńca Podolskiego, tymczasowej stolicy niepodległej Ukrainy, ataman Petlura wysyłał do Piłsudskiego memoranda, protestując przeciw postępowaniu polskich władz wojskowych i cywilnych, często ignorujących określone w umowie prawa administracji ukraińskiej do zarządzania wyzwolonymi terenami. Mimo że na wyraźny rozkaz Piłsudskiego nie dopuszczano do powrotu polskich posiadaczy ziemskich na Ukrainę, tamtejsze masy chłopskie obawiały się nowego ucisku ze strony wkraczających wojsk polskich. Niekiedy Polacy rzeczywiście zachowywali się jak armia okupacyjna, co rozwścieczało Piłsudskiego klnącego pułki poznańskie. Z tymi draniami nie sposób wojować. Już mi donoszą, że ten pas, którym idą, gotów jest robić powstanie przeciw nam. Naczelnik państwa odmówił też administracji polskiej zgody na wywóz wielkich zapasów żywności z zajmowanych terenów, zauważając przy okazji: miasta głodne, a obok tego ogromne możliwości wyżywienia. Czysto bolszewicka dezorganizacja. 7 maja 1920 roku zdobyto Kijów. Unikając ostatecznego rozbicia, bolszewicy wycofali się za Dniepr. Te bestie, zamiast bronić Kijowa, uciekają stamtąd. Zatrzymuje front. Na Odessę mogą iść Ukraińcy sami. Do Kijowa nie pojadę, chyba po kilkurazowej bytności tam Petlury. W zajęciu Kijowa żołnierze bez Ruczki nie brali w ogóle udziału, trochę przypadkiem. Gdyby nastąpił atak na Kijów, oni mieliby w nim swoje zadanie. Ale kiedy wojska polskie podeszły pod Kijów, okazało się, że Kijów został opróżniony przez bolszewików. Patrol ułanów wjechał tramwajem do Chreszczatyku i w tym momencie miasto zajęły te oddziały, które bliskie. Nie było walk. W defiladzie zwycięstwa odbieranej w Kijowie przez generała Rydza Śmigłego i atamana Symona Petlurę ramię w ramię maszerowali żołnierze Polskiego Pułku Legionowego i 6 Dywizji generała Bezruczki. Był to ostatni triumf Symona Petlury w wolnej stolicy jego ojczyzny. W kilka dni później odbyło się słynne spotkanie obu wodzów w Winnicy, gdzie w hotelu Savoy tymczasowo rezydowały władze niepodległej Ukrainy, podobnie jak w 1919 roku. Po mszy polowej, odprawionej na dworcu przez głównego kapelana wojsk ukraińskich, wszyscy udali się do gmachu Dumy Miejskiej. W Białej Sali w imieniu władz Ukraińskiej Republiki Ludowej wystąpił ataman główny Symon Petlura. Wyrażam najszczerszą radość z powodu wielkiego powodzenia w walce przeciw wspólnemu wrogowi. I wierzę, iż krew przelana przez obie armie na polu walki o wolność i niepodległość naszych Rzeczypospolitych tym mocniej zespoli oba bratnie narody na współżycie, wyznaczając im zaszczytną rolę w gronie narodów świata. Piłsudski odpowiedział: w błysku naszych szabel nie powinniście widzieć nowego narzucania cudzej woli. Chcę, abyście w nim widzieli odbłysk swej wolności. Ataman wasz w pięknej swej odezwie obiecał zwołać jak najprędzej wolny sejm w wolnej Ukrainie. Szczęśliwym będę, kiedy nie ja, mały sługa swego narodu,
ale przedstawiciele Sejmu Polskiego i Ukraińskiego ustanowią wspólną platformę porozumienia. W imieniu Polski wznoszę okrzyk. Niech żyje wolna Ukraina! Jaki był stosunek Piłsudskiego do Szymona Petlury? Myślę, że po ludzku to musiał mu być człowiek mu bliski. W końcu w jakiejś mierze podobny do niego. Wyrzucany z rosyjskich szkół. Kompletny samouk w dziedzinie wojskowej. Przecież marszałek Piłsudski również nie kończył żadnych wojskowych szkół. Natomiast Piłsudski był w polityce realistą. I on trzeźwo oceniał szanse swoich partnerów. Ten realizm Piłsudskiego widoczny jest w wywiadzie udzielonym przez niego tegoż dnia w Winnicy londyńskiej gazecie Daily News. Co do polityki ukraińskiej, to jest to eksperyment. Skoro ja jestem tym, który Polskę wciągnął w to przedsięwzięcie, to mogę powiedzieć, że daję teraz Ukraińcom możliwości. Jeśli im się uda, to się uda. Są dwa sposoby, by nauczyć ludzi pływania. Wolę sposób rzucania ich na głęboką wodę i zmuszania, by pływali. To właśnie robię z Ukraińcami. Petlura również był realistą. Z Polakami należy być albo w przyjaźni, albo we wrogości. Neutralnymi wobec nich być nie możemy. Wybrałem pierwszą koncepcję, bo na drugą nie mamy nic. Nie wiem, czy w Polsce liczą się z perspektywami jutra, czy tylko wykorzystują status quo. Jeśli to ostatnie, to i dla nas źle, i dla Polski skończy się niedobrze, choć nie od razu. Może się tak zdarzyć, że panami sytuacji staną się bolszewicy, a wtedy żadna ententa nic nie poradzi. Tymczasem Antanta zdecydowanie wrogo odniosła się do wyzwolenia Ukrainy spod władzy rosyjskich bolszewików, wciąż stawiając na Rosję jako jedynego partnera Zachodu. Lloyd George na przykład i inni mieli takie podejście, że bolszewizm jest przejściowy. To jest taki fanatyczny ruch, przejdzie za parę lat, ale przez to musimy za wszelką cenę zachować całość Rosji. Więc Lloyd George czekał na moment, kiedy rząd bolszewicki padnie, wtedy wejdzie właśnie demokraci i wszystko będzie załatwione, ale oczywiście bez Ukrainy. Zachodnia Europa na ten czas, jak mi nie wydaje się... Oczywiste jest, że sukces sojuszu polsko-ukraińskiego w znacznej mierze zależał od wsparcia ze strony Europy Zachodniej. Europa Zachodnia nie do końca zrozumiała, jakie niebezpieczeństwo stanowi bolszewizm i że powstrzymać go można było, wspierając sojusz polsko-ukraiński, który stanowiłby barierę na drodze komunizmu do Europy. Dlatego też brak poparcia ze strony Europy Zachodniej, co więcej, nawet powstrzymywanie polsko-ukraińskiej ofensywy przeciwko Rosji Sowieckiej w znacznej mierze przyczyniło się do tego, że wyprawa kijowska zakończyła się militarną i polityczną katastrofą. Na razie jednak w Polsce świętowano sukces wyprawy kijowskiej. Wbrew intencjom Piłsudskiego, powszechnie odbierano to raczej jako powtórzenie szlaku Bolesława Chrobrego do Złotej Bramy w Kijowie oraz przywrócenie potęgi terytorialnej dawnej Rzeczypospolitej. To było nabożeństwo u dziecięcy, wychodzi marszałek w swoim szarym mundurze, ma kijówce. Część krzyczała, część płakała i to był zafascynowani po prostu. A ten człowiek stał uśmiechnięty i salutował ten kół i tak. Piłsudski nie prostował tych nieporozumień, wykorzystując powszechny entuzjazm na korzyść swojej idei federacyjnej. Przyjmując w Belwederze powracającego z Paryża Dmowskiego, wytknął jednak przywódcy narodowej demokracji, że na konferencji pokojowej w Wersalu nie popierał koncepcji niepodległej Ukrainy, prezentowanej tam przez wysłannika Petlury, hrabiego Michała Tyszkiewicza. Mówiąc o przyczynach niepowodzenia polsko-ukraińskiej próby odrodzenia niepodległego państwa ukraińskiego w 1920 roku, podkreśliłbym trzy zasadnicze elementy.
Pierwszy polega na tym, że po szybkich sukcesach oręża polskiego Józef Piłsudski nie docenił militarnej siły Rosji. Element drugi to niedocenienie sił ukraińskiego sojusznika. Przeciwstawić się państwu dysponującemu ogromnym potencjałem ludzkim i materialnym samodzielnie Polska nie była w stanie. Wielkim błędem sojuszników było też to, że odłożyli oni rozwiązanie kwestii agrarnej na przyszłość, nie biorąc pod uwagę ówczesnego stanu rzeczy. Ziemia na prawobrzeżnej Ukrainie, która należała kiedyś do polskich właścicieli, obecnie była już w posiadaniu ukraińskich chłopów. Tym samym powrót Polaków na tę ziemię oznaczał dla nich zagrożenie. To spowodowało, że chłopstwo ukraińskie nie włączyło się do wojska ukraińskiego i zamiast spodziewanych 100 tysięcy zmobilizowano do armii jedynie 2 tysiące żołnierzy. Kijów niedługo cieszył się wolnością i pokojem. Bolszewicy ściągnęli na front wszystkie siły uwolnione po pobiciu białych, w tym Dobrową pierwszą armię konną Budionnego. Wykrył ją lotnik ze sławnej ochotniczej polsko-amerykańskiej eskadry imienia Tadeusza Kościuszki, która wspomagała polsko-ukraińską ofensywę przeciwko bolszewikom. 5 czerwca bolszewicka armia konna Budionnego przełamała front, zmuszając wojska polskie i ukraińskie do opuszczenia Kijowa. Odwrót doprowadził Petlurę ponownie do Kamieńca Podolskiego, gdzie znów musiał podjąć decyzję brzemienną w skutki nie tylko dla Ukrainy i Polski. Latem 1920 roku właśnie tu, w Kamieńcu Podolskim, ważyły się losy Europy. Po wycofaniu się wojsk ukraińskich i polskich z Kijowa, armia ukraińska broniła Kamieńca Podolskiego. Wojska polskie, pod naporem armii konnej Budionnego, wycofywały się na zachód w kierunku Lwowa i dalej na Warszawę. Jewgen Konowałeć, pułkownik ukraińskich strzelców siczowych, w tym krytycznym momencie zwrócił się do Symona Petlury z propozycją, by wycofać się w Karpaty, utworzyć tam przyczółek, a bolszewików przepuścić w głąb Europy. Symon Petlura, uważając za rzecz niegodziwą złamanie sojuszu z Polską, odrzucił tę propozycję. Zdawał on sobie doskonale sprawę, że armia ukraińska odcina bolszewizmowi drogę do Europy. Ukraińska armia zastępuje szlach bolszewizmu u Europy. Wojska Petlury opuściły swoją ojczyznę, by wspólnie z armią polską bronić niepodległości Rzeczypospolitej przed nawałą bolszewicką. Petlura i jego żołnierze z doświadczenia wiedzieli dobrze, co niesie wróg. Polacy niebawem przekonali się, że plakaty nie są czczą propagandą. Bolszewicy mordowali w okrutny sposób jeńców, palili cerkwie i kościoły, dokonywali pogromów ludności ukraińskiej, polskiej i żydowskiej. Decydującym momentem wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku była Bitwa Warszawska. W sierpniu 1920 roku oddziały ukraińskie działały na południowej flance frontu polskiego. Wykonywały zadania odpowiedzialne, bo przesłaniały zagłębie drohobyckie. Generał Marko Bezruczko, jako komendant twierdzy Zamość, szykował się do odparcia ataku konnicy Budionnego. Ale losy tej bitwy, mam tu na myśli największą bitwę kawalerii w XX wieku, rozgrywały się nie wokół Zamościa, jak to podaje szereg opracowań historycznych, zarówno polskich, jak i ukraińskich, i rosyjskich również. Losy tej bitwy rozgrywały się w rejonie miejscowości Komarów.
tutaj 13. Dywizja Piechoty i 2. Dywizja Piechoty Polskie oraz 1. Dywizja Kawalerii generała Juliusza Rumla starły się z 1. Armią Konną. Budiony został zmuszony do odwrotu z Zamościa i wycofał się w kierunku na Chrubieszu i następnie na Włodzimierz Wołyński. Jest bezspornym faktem, że generał Bezruszko, spoczywający tu na cmentarzu w Warszawie, był jednym z bohaterów tego właśnie rejonu działań. I jest to ogromny wkład, jeżeli chodzi o stronę ukraińską, w bitwę warszawską. Powstrzymanie Czerwonej Armii Budionnego, który najpierw bezskutecznie oblegał Lwów, a potem poniósł porażkę pod Zamościem bronionym przez Ukraińców, przyczyniło się do klęski głównych sił sowieckich. Równocześnie trwały podjęte pod naciskiem Zachodu rozmowy pokojowe z bolszewikami. Świat zachodni przyjął propagandę sowiecką. Masowo. Ja miałem straszne trudności przekonać kolegów, że wojna z Rosją sowiecką zaczęła w 19 roku i nie przez atak Piłsudskiego na Kijów. I że Kijów przecież nie był w Rosji. Kijów był stolicą Ukrainy w 20 roku. Stolica Ukrainy była okupowana przez bolszewików, przez Rosjan. I jednak cała akcja w Londynie w latem 20 roku odbyło się pod hasłem ręce precz od Rosji. W konsekwencji brytyjscy i niemieccy dokerzy zatrzymywali dostawy zaopatrzenia dla armii polskiej, zaś czescy kolejarze blokowali drogi lądowe. W wyniku rozmów pokojowych z bolszewikami zwycięska kontrofensywa polska zatrzymała się zaledwie 150 km od Kijowa. Delegacja polska zgodziła się na udział w rokowaniach i podpisanie traktatu również przez marionetkowych przedstawicieli sowieckiej Ukrainy. Bliski współpracownik Piłsudskiego, Tadeusz Hołówko, komentował z goryczą. W Rydze Polska ze zdumiewającą lekkomyślnością przekreśliła całą swą dotychczasową politykę na wschodzie, której dobitnym wyrazem było przymierze z Petlurą, dotrzymywane przez niego wiernie w najgroźniejszych dla Polski chwilach. Opuściliśmy, zdradziliśmy Petlurę. Lenin, który wojnę z Polską uznał za bardzo ciężką porażkę, osiągnięty pokój uznał za wspaniałe zwycięstwo. Sojusznicza armia ukraińska pozostała sam na sam z bolszewikami. Po zawieszeniu broni wszystkie siły sojusznicze, to znaczy Armię Ukraińską, Brygadę Kozaków Kubańskich, Brygadę Białych Rosjan Peremykina, skoncentrowano na południowym, galicyjskim odcinku frontu, znaczy już nie galicyjskim, podolskim, bo wojska polskie znowu wyszły daleko na wschód. No i tam one musiały stawić czoła armii bolszewickiej. Nie były w stanie oprzeć się im same i musiały się wycofać za polską granicę. Po klęsce, zgodnie z warunkami pokoju, musiano internować żołnierzy ukraińskich w kilku obozach na terenie Polski. Emigracyjny rząd ukraiński z Symonem Petlurą znalazł schronienie w Tarnowie, licząc na odmianę losu i ponowną pomoc Polski w odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Wśród żołnierzy panowało niezadowolenie, wybuchały ciągle nieporozumienia, konfliktowe sytuacje. W związku z tym Petlura wizytował obozy i to pozwoliło rozładować atmosferę polityczną. Armia po internowaniu nie straciła ducha. Wszyscy oni wierzyli w to, że w najbliższym czasie dojdzie do powrotu na Ukrainę. I w tym kierunku szły wszystkie przygotowania. Zachowane dokumenty archiwalne wskazują również, że odbywało się to za cichym poparciem strony polskiej. W hotelu George we Lwowie działała ekspozytura naszego oddziału drugiego, czyli wywiadu, która wspomagała przygotowania Ukraińców do działań. W planie było w uzgodnieniu takim cichym z władzami, z wojskowymi Polski, że weźmie w nim udział około 2000 osób, to na te 2000 osób zgłosiło się ponad 5000 z obozów. Rajd, w którym wzięły udział cztery zgrupowania partyzanckie,
miał miejsce w listopadzie 1921 roku. Był to tak zwany drugi pochód zimowy. Mam tutaj przed sobą mapę opracowaną w okresie międzywojennym przez generałów i oficerów ukraińskich, i która wskazuje, jak daleko oddziały ukraińskie doszły. Najsilniejsza grupa pod dowództwem generała Tiutiunika osiągnęła rzekę Teterew, przekroczyła ją. Oddziały ukraińskie doszły na przedpole Kijowa. Cztery silne zgrupowania i takim szczególnym miejscem na Ukrainie jest miejscowość Bazar. Bazar, gdzie doszło do niezwykle tragicznej dla strony ukraińskiej bitwy, gdzie można powiedzieć poległ kwiat tej armii, tych oddziałów, które zdecydowały się walczyć jeszcze o samostyjną Ukrainę. Wszystkich żołnierzy ukraińskich wziętych do niewoli pod Bazarem bolszewicy rozstrzelali za odmowę wstąpienia do Armii Czerwonej. Resztki uczestników drugiego pochodu zimowego przebiły się do Polski, ponownie trafiając do obozów internowania. Piłsudski oczywiście zachował sentyment dla towarzyszy broni dawnych, sentyment dla wielkiego planu, który się nie udał. Znalazł odwagę, żeby udać się do obozu internowanych w Szczypiornie i przed frontem internowanych tam oficerów ukraińskich przeprosić ich. Ja was przepraszam, panowie. Ja was bardzo przepraszam. Pamiętajmy, że była to także, że to nie była tylko klęska Ukrainy, to była także wielka klęska Piłsudskiego. Traktat Ryski był klęską, osobistą, polityczną klęską Piłsudskiego. Wykorzystując wycofanie się marszałka Piłsudskiego z działalności politycznej, Sowieci wywierali na rząd polski stałą presję w celu wydalenia z kraju atamana Petlury. Bliski współpracownik marszałka, Henryk Józewski, uchronił Petlurę przed aresztowaniem i deportacją, wywożąc go potajemnie z Tarnowa do Warszawy i ukrywając w swoim mieszkaniu. Później umieszczono atamana w bezpiecznej kryjówce u innego zaufanego Piłsudczyka, w majątku niedaleko Grójca, gdzie Petlura przeczekał burzę. Następnie, wraz z rodziną, zamieszkał przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie. Córka Łesia chodziła do polskiej szkoły. Petlurę odwiedzał jego siostrzeniec, Stepan Skrypnik, były adiutant, w przyszłości polski senator i głowa ukraińskiej cerkwi na emigracji. Ataman nie miał wobec Piłsudskiego i Polski żalu, pretensji. Mówił o Piłsudskim jak zawsze z uczuciem i przejęciem. Niechętne samotnikowi z Sulejówka kolejne rządy polskie ostatecznie szykanami zmusiły Petlurę do wyjazdu. W końcu 1923 roku osiadł w Paryżu, nie zaprzestając intensywnej działalności politycznej. Stworzył on pismo Tryzub i wiele w nim publikował. Publikacje te bardzo niepokoiły Moskwę. Przekonano się tam, że Petlura nie upadł wraz z przegraną wojną, a swoją pracę prowadzi nadal już nie za pomocą broni, lecz politycznym oddziaływaniem i słowem. Tej broni bolszewicy ciągle się obawiali. Zaufany wysłannik Piłsudskiego, Tadeusz Hołówko, utrzymywał stały kontakt z Petlurą.
Hołówko jeszcze w roku 1919 optował za sojuszem z niepodległą Ukrainą, a później realizował program Piłsudskiego zakładający współdziałanie Polski z narodami ujarzmionymi przez Sowiety w celu ich wyzwolenia. W roku 1925 Petlura włączył się do tworzonej przez Hołówkę w Paryżu organizacji Prometeusz, grupującej także rządy emigracyjne Gruzji i państw kaukaskich. Układ sojuszniczy Polski, Ukrainy, Łotwy, Litwy, Estonii przeciwko Rosji jest w zupełności do przyjęcia. Gdy z pomocą Polski dozbroimy się, przybliży to możliwość włączenia do takiego sojuszu Kubania, Gruzji, Azerbejdżanu i innych państw kaukaskich. Powrót do władzy Piłsudskiego w 1926 roku obudził nadzieję Ukraińców. Po rozwiązaniu obozów formalnie funkcjonowały nadal sztaby poszczególnych tych internowanych 10 dywizji ukraińskich i kiedy Piłsudski doszedł do władzy, pozwolił na utworzenie sztabu ministra spraw wojskowych generała Salskiego, który rozpoczął pracę o charakterze mobilizacyjnym na wszelki wypadek i wtedy zgłosiło się i było gotowych do podjęcia służby w armii ukraińskiej ponad 100 oficerów. Groźba odrodzenia sojuszu polsko-ukraińskiego przeraziła krzepnące Imperium Sowieckie, które wydało wyrok na Szymona Petlurę. Dwudziestego piątego maja 1926 roku ataman jak zwykle wyszedł z hotelu, w którym mieszkał, na spacer po dzielnicy Łacińskiej. Na ulicy Racyn, przed witryną księgarni Gilbert, nieznany osobnik zaczepił go słowami: „Pan Petlura?” Padło 7 strzałów. Śmiertelnie rannego atamana przewieziono do pobliskiego szpitala, gdzie zmarł godzinę później. Dziś mieści się tu katedra świętego Włodzimierza, ukraińskiego kościoła grekokatolickiego. Niewątpliwie to było bardzo dużym wstrząsem. Dla mnie, zresztą przypuszczam, dla bardzo wielu ludzi, nie ulega wątpliwości, prawda, że to morderstwo było zainspirowane przez NKWD. Na procesie morderca Salomon Schwarzbart, obywatel francuski urodzony w Rosji, chełpił się swoim czynem, dowodząc, iż był to sprawiedliwy odwet za pogromy, jakich dokonano na Żydach ukraińskich, rzekomo na rozkaz Petlury. Po latach okazało się, że morderca Petlury, który służył w Armii Czerwonej w czasie jej najazdu na Ukrainę, działał na polecenie sowieckiego wywiadu. Bolszewikom chodziło o likwidację Petlury, a zarazem oczernienie go, by zdusić rosnącą popularność atamana ugnębionej przez Sowietów ludności Ukrainy. Prawda o pogromach jest zgoła inna. Od pierwszych aktów prawnych władze Ukraińskiej Republiki Ludowej potępiały antysemityzm. Szymon Petlura jakraz. Szymon Petlura od razu po zaistnieniu pierwszych pogromów na Żydach wszelkie informacje o nich traktował z całą powagą. Bezwzględnie wymagał od swoich podwładnych, aby nie dopuszczali do ekscesów skierowanych przeciwko ludności żydowskiej. Jednym z potwierdzających to dokumentów może być telegram Petlury do komendanta stacji Myrhorod już w styczniu 1919 roku z rozkazem ukarania wojskowych, którzy dokonali pogromu żydowskiego. Kilkakrotnie wypłacano odszkodowania pokrzywdzonym ofiarom. Rząd, którym kierował Petlura, był przeciwnikiem jakiejkolwiek przemocy, nie tylko wobec ludności żydowskiej, lecz także wobec innych narodowości. Gdy do Petlury docierały informacje o tym, że jakaś jednostka jego armii zamieszana jest w rozbój, niezwłocznie wydawał on odpowiednie rezolucje.
nakładał odpowiednie rezolucje i doruczał... Każdorazowo zlecał zbadanie sprawy specjalnej komisji śledczej działającej na mocy dekretu o zwalczaniu pogromów. Oto jeden z dowodów. Po otrzymaniu informacji o potyczce między Żydami i jednym z oddziałów armii ukraińskiej, Petlura nakazuje, by niezwłocznie przeprowadzić śledztwo i ukarać winnych. Sprawa jest zupełnie jasna, prawda? Jeżeli morderstwo Petlury było tak odebrane przez opinię francuską, to było spowodowane przede wszystkim przez działanie czynników żydowskich, prawda, które oskarżały właśnie Petlurę o pogromy i antysemityzm. Z relacji opublikowanej w paryskiej Kulturze wynika, że z inspiracji Piłsudskiego w 1927 roku do Paryża przybył Jerzy Stępowski, syn Stanisława, będącego czołową postacią polskiej masonerii. Chodziło o dotarcie do francuskiej loży masońskiej, której wybitnym członkiem był Torres, adwokat mordercy. Jerzemu Stępowskiemu nie udało się przekonać do uczciwego przedstawienia postaci Petlury ani masońskich przyjaciół Torresa, ani wielkiego rabina Paryża, którego również prosiło o oddanie sprawiedliwości ofierze mordu. W rezultacie Schwarzbart, schwytany na miejscu zbrodni zabójca, został uniewinniony przy aplauzie francuskiej opinii publicznej. Śmierć Szymona Petlury praktycznie przerwała prowadzenie przez Polskę aktywnej polityki proukraińskiej. Idea sojuszu odżyła dopiero po upadku komunizmu, gdy suwerenna w pełni Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała w 1991 roku niepodległą Ukrainę. Istnienie niepodległej Ukrainy jest warunkiem naszej niepodległości. Niepodległa Ukraina jest dla nas znacznie ważniejsza, powiedziałbym, i myślę, że bez przesady, znacznie ważniejsza nawet od należenia Polski do NATO. To była słuszna polityka marszałka Piłsudskiego, moim zdaniem, jeśli chodzi o właśnie sojusz polsko-ukraiński, i trzeba ją kontynuować. Szczególnym przypomnieniem historii sojuszu polsko-ukraińskiego był powrót do Kijowa patriarchy Mścisława, niegdyś żołnierza, adiutanta atamana. Sofijska Płotsza. Plac Sofijski nie jest mi obcy. Stałem tu na baczność jako młody oficer armii ukraińskiej. I znowu jestem na Placu Sofijskim. I znowu mam wielki zaszczyt, łaskę Bożą, że przeżywam tę wielką chwilę. Czy zrozumiecie mnie, moi drodzy, czego dokonał mój wujek Szymon Petlura? I co to znaczy? Jestem szczęśliwy. Nie przychodzę z pustymi rękoma. Przywożę tu do was sztandar 3. Żelaznej Strzeleckiej Dywizji Ukraińskiej. Ten prapor, co jest naprawdę unikalną pamiątką. Ten sztandar, o którym dziś mówimy, jest unikalną pamiątką. Jest to symbol świętej walki naszego narodu o wolność, lecz także przypomnienie trudnego braterstwa polsko-ukraińskiego. Znajdowało się miejsce i trudnemu braterstwu wojskowemu polsko-ukraińskiemu sojuszu. Na tym placu może jeszcze odbyć się wspólna polsko-ukraińska defilada wojskowa, lecz nie po to, by Ukrainę wyzwalać, nie po to, by zdobywać jej niezależność. Tu może odbyć się defilada nowo utworzonego polsko-ukraińskiego batalionu sił pokojowych, którego sztandar niedawno został poświęcony. Symboliczną wymowę ma fakt, że na tym sztandarze znajdują się herby hetmanów Chodkiewicza i Sahajdacznego, zwycięzców spod Chocimia z 1621 roku.
I jeśli kiedyś po tym placu przemaszerują chłopcy w mundurach wspólnego batalionu, to będzie to przyjęte z wielką radością przez mieszkańców naszej stolicy. Nie za 10. rzeką, nie za 40. górą była twa Ukraina, atamanie Symonie Petluro. Brali szturmem moskiewskie armaty, młode życia składali w ofierze za swobodę, za świętą wolność ukraińscy i polscy żołnierze. Tak jak w pieśni jeszcze nie zginęła, tak jak w pieśni jeszcze nie umarła, na cmentarzach samotne mogiły, płacz boleśnie rzucił się do gardła. Były długie, bezsenne noce, dzień za dniem jednakowo szary i tęsknota ogromna w piersi, roześmiany, wesoły Paryż. Były myśli, zamiary, plany. Nie wierzyłeś nigdy, atamanie, że już wszystko na zawsze skończone, że już nigdy nie zmartwychwstanie. Nie umarła, z żołnierskich krzyży wyciągnęła do ciebie ramiona, gdyś na bruku obcego miasta w krwawej męce bez skargi konał. Będzie jasny, najpiękniejszy dzień, słońce złote zabłyśnie na chmurach, gdy cię ziemi ojczystej oddadzą, atamanie Symonie Petluro. Pieniądze wróciły. Tak jak obiecali. Dla milionów Polaków mamy dobrą wiadomość. W promocji kredytu gotówkowego Wróć do mnie banku BPH wartość spłaconej raty wróci do ciebie nie jeden, ale dwa razy. Wybierz kredyt gotówkowy banku BPH. Bank BPH. Po prostu fair. Ból stawów cię ogranicza? Zobacz, jak zostać seniorem bez ograniczeń. W ramach kampanii